jeśli żyć ci będzie dane, skarby znajdziesz nieprzebrane. Siemano, jestem Sawit, to jest oczywiście Hestanowicz, moi drodzy, ponownie wybierzemy się na ranking. Tyle, którym będziemy się dzisiaj wspierać, to szaman, i to taki szaman dosyć nietypowy. Szaman, którym się wspieraliśmy jakoś dawno, w poprzednim jeszcze sezonie. Szaman, którego ja okrzyknąłem nazwę jakiegoś takiego ala midrange'owego hybrid szamana. Ten, który jest dosyć ciekawa, ponieważ nie jest ani face deckiem, ani takim full midrange'owym deckiem. Łączy... przynajmniej stara się łączyć dobre aspekty i jednego, i drugiego. Także mamy tutaj i piratów, przeciążenie, jakiś tam late game, nawet troszeczkę tego nefrytu. Mamy taką bardzo dużą, może powiedzieć, wszystko, dużą mieszankę wręcz wybuchową tego, co najlepsze w szamanie. Dzisiaj będziemy starali się wspierać na 16 rankingu, gdyż ja ostatnio dosyć źle nie dbałem się, jeśli chodzi o gry rankingowe. Sprawdzimy, co tam na rankingu słychać, czy dużo się zmieniło, czy nadal wszędzie jest Pirate Warrior na przemian z face szamanami. Spodziewam się, że tak, a co ważne jednak w tym moim jest to, że on bardzo ładnie kontruje te właśnie deki, o których mowa. Ważne jest tylko, żebyśmy dostali jakiś early game i później już, można powiedzieć, jest z górki. Szukamy Troga, szukamy oczywiście górskiego olbrzyma. Nie, górskiego olbrzyma nie. Ale szukamy Troga, szukamy... Podemicznego golema, szukamy może Spirit's Claw z jakimś boostem. Okej, jest Trog, jest pomniejszy bukanier, jest podemiczny golem i bardzo, bardzo cieszy mnie takie właśnie rozdanie. Jakby on tylko jeszcze nie miał swojego bukaniera, no spodziewam się, że ma jakiegoś bukaniera albo jakiegoś coś innego, albo swojego Troga, w porządku. My zagramy w takim razie swojego. Nie ma sensu nic dożywać. W przyszłym turze możemy zrobić bardzo fajne zagranie, to znaczy zagrać totemicznego golema, zbustować tego Troga do dwóch ataków, żeby zbuffować, a niestety. I zagrać pomniejszego bukaniera i dobić wszystko patches, ale niestety to się nie uda, ponieważ no... Znaczy, mój przeciwnik bardzo niewydajnie używa many i to jest przynajmniej dobra wiadomość dla nas. Także to jest oczywiście bardzo dobry top deck. Chodzi mi o to, że użycie tej błyskawicy w drugiej turze jako tylko jedynej rzeczy jest dosyć słabe, ponieważ no wiecie, nie używacie wydajnie many w tej drugiej turze, ponieważ jedna mana sobie wisi, a później w następnej turze, to znaczy w trzeciej teraz obecnie, macie jeszcze ograniczenie, więc to jest bardzo, powiedziałbym, że niezręczna błyskawica, mimo że ona była bardzo dobra, bo gdyby nie miało tej błyskawicy, to on by w tym momencie nie miał żadnego stołu, ja miałbym totemicznego golema, patches, pomniejszego bukaniera i jeszcze swojego Troga o statystykach 2-1 pewnie, albo 2-2. Bardzo bym nie chciał się overloadować, niesamowicie nie chciałbym się overloadować, bo w przyszłej turze marzę o tym, żeby zagrać tego beztwarzowego manipulatora, przepraszam, beztwarzowego pomieńca. Także po prostu zagramy w ten sposób i strajdujemy to tu, a Patches poleci w ten totem. Patches leci w ten totem ze względu na kartę, jaką jest, no zresztą ją mamy, Portal Malstromu, żeby mój przeciwnik mi łatwo nie wyklirował tego wszystkiego, co ja mam. Tak, było także alternatywne zagranie, żeby zagrać pomniejsze pazury, Patches i pomniejsze pazury wpakować w Troga i tam zostawić ten totem albo dotradować jeszcze golema. Okej, no dokładnie właśnie o tym Portalu Malstromu mówiłem, szkoda, że on dostał taką, jaką nie miał postać. I tutaj tak bardzo znowu, jakbym chciał zagrać tego beztwarzowego pomieńca, zdaje mi się, że Malstrom jest po prostu o wiele, wiele lepszy. Uniemożliwia mu ładne trady, zachowuje dwie postaci, które są fajne i to wygląda spoko. Zdaję mi Portal Malstromu, bo możemy zawsze coś dostać, co się jakoś ładnie boostuje, czy takiego. Ja bym dograł te pazurki, czy nie? Nie, momencik, bo w przyszłym już mam 5 many i jeśli dogram pazurki, to będę mógł zagrać tylko to. A jeśli nie dogram pazurków, to będę mógł zagrać to z bezsarzem pomiędzym. Więc ja bym zagrał pazurk tutaj, czy zagrałbym totem tutaj, gdyż on i tak nie ma jakiejś ładnej odpowiedzi i po prostu wywalą w twarz tak mocno, jak się tylko da. I dzięki temu w przyszłej turze mogę zagrać nefrytowe pazury i bezsłożego pomieńca i to jest bardzo, bardzo dużo wprowadzone na stół, tym bardziej, że jeszcze te nefrytowe będą boostować tego pomniejszego bukaniera. Była też opcja, żeby po prostu to temować w tej turze, ale myślę, że nie ma sensu zwalniać tempa, skoro i tak jesteśmy tak do przodu. On zagrał już swój jeden Malstrom, są bardzo małe szanse na to, że ten drugi Malstrom posiada w ręce i są także, myślę, że dosyć znikome szanse na to, żeby posiadał coś, jakieś inne AOE poza Malstromem, to znaczy jakieś, nie wiem, nagle może z pioronami, byłbym bardzo zdziwiony, gdyby taka karta się tutaj pojawiła. Bardzo, bardzo zdziwiony problem. Okej, okay. Hexla w postaci 0-3 tuż przed tym, jak mam zagrać beztwarzego pomieńca, cieszy mnie niesamowicie. Jeszcze trade w tej kolejności. No w sumie tak, no bierze mnie obrażeń wtedy na twarz, ale... No nie, bo weźmie z tego 6 obrażeń. W sumie. Ponieważ to się spotka teraz z twarzą i znowu, więc... Wydaje mi się, że trade najpierw byłby trochę lepszym rozwiązaniem, ale co ja się tam znam na tej grze. Dobra, nefrytowe w beztwarzego pomieńca i...
I bawimy się. Tak, tak. To leci w twarz, to leci w twarz, to leci raz w twarz, to leci w twarz. Myślę, że w twarz nie ma co się z nim bawić. I to oczywiście robiłem drugi raz tutaj. Straciliśmy oczywiście tą jakąś tam fajną synergię, jako było zegranie tego totemu ognistego języka tuż obok tego smoczego jastrzębia, ale myślę, że nie było, nie było sensu wymuszać tak naprawdę na siłę tej strategii, bo to tak naprawdę są tylko co? Dwa obrażenia więcej. Więc to nie jest aż tak. Okej, no jeden bardzo prosty mecz, powiedziałbym. Nie wiem, czy on tutaj popełnił jakieś błędy, bo nie widziałem, prawda, jego ręki od samego początku, ale... No, ale powiedzmy, że nie grał najbardziej optymalnie. Oczywiście, mógł mieć po prostu słabą rękę i tak się czasami zdarza. W tym deku nawet zdarza się to częściej niż w zwykłym face szamanie. No, ze względu na to oczywiście, że nie gramy samego face'u, więc czasami możemy nie dostać tego super wybuchowego, fantastycznego early game'u. Co nie zmienia jednak faktu, że możemy nadal walczyć, ponieważ właśnie ten deck jest tak zbudowany, że nawet jeśli nie idzie nam super ekstra w early game'ie, to można spokojnie próbować transitioningu do late game'u. Widmowe pozory już słabo mi się podobają, to jest fajne na troga, to jest fajne razem na to jest fajne na troga, nie wiem w sumie, czy trzymanie tego, to jest właśnie ten problem, ja nie wiem, czy powinienem w ogóle zaczynać i próbować być responsywny w tej całej zabawie tutaj. To jest fajne, jeśli dostaniemy coś ze spell powerem lub bukaniera, lub no właśnie albo ze spell powerem, albo bukaniera. Early game'owy spell power to jest tak naprawdę tylko Talnos, więc te widmowe pozory, powiedzmy, nie są jakieś super, no chyba że dostaniemy totem. Nie wiem, czy rozpoczynanie gry od razu z bycia bardzo, bardzo no, nastawionym na late game, znaczy na responsywność, nie late game, jest dobrym sposobem, no bo w ten sposób mówię, że okej, no fajnie, że masz tam jakieś rzeczy, ja będę próbował na nie odpowiadać, a nie stawiać presji. Ja bym to odrzucił, spróbował znaleźć to wybuchowe nasze rozpoczęcie, nie ma co kombinować. Najlepszy byłby oczywiście trog w totemiczego golema i zobaczymy, jak tam to dalej pójdzie. Niestety go nie dostaliśmy. Ja bym zagrał tego majtka dla tempa, ponieważ jak on zagra troga, to nie będę mógł już później na niego w żaden sposób odpowiedzieć. Tak, to jest podatne na Malstrom, ale to jest podatne na Coin Malstrom. Myślę, że nie zrobi czegoś takiego. Okej, no Finley jest też nieprzyjemny. Zobaczmy, co wybierze. To też nie jest dobry hero power dla nas. Jest oczywiście Talnos, jak na złość można powiedzieć. Zagrałem sobie totem, mając nadzieję, że to jest albo... No nie. No to jest albo Taunt totem, albo... no chociażby Searing, albo Spell Power oczywiście totem. Spell Power byłby bardzo też dobry, bo nie musiałbym czekać do czwartej tury z tym magiem Talnosem portalem Malstromu. I też jest to dosyć nieprzyjemna sytuacja, ponieważ z jednej strony ja chciałem zagrać te dzikie duchy, żeby jakąś no taką znaczącą przewagę na stole zdobyć, ale z drugiej strony chciałbym też zagrać Marta z magią Kwitalnosa w przyszłości. Wydaje mi się, że jednak dzikie duchy tutaj będą jedynym rozwiązaniem. Wydaje. Tylko przy którym wtedy będę miał ile? No, dwie many, więc to słabo, ale myślę, że i tak to jest najlepsze zagranie, jakie tutaj mogę mieć. Szkoda też, ponieważ gdybym teraz po prostu temował, albo zagrał, nie wiem, Searing, znaczy Flank Tanga. No to by też spadły koszty istotnie z otchłani, ale zdaje mi się, że po prostu pójdziemy z tej sytuacji. Strasznie boli to, co zrobił przeciwnik. Ja bym w takim razie odpowiadał moim flankami. To nie gra już, nie! Positioning. No to w takim razie mamy problem dosyć duży, ale spróbujmy go rozwiązać, nie martwcie się. Pójdziemy mega greedy, to znaczy zagramy teraz totem, a przy turze nastawimy się na powrót z Talnosem i Malstromem, ponieważ jestem na 100% pewien, że on zabije tego, ten eteryczny totem. Zwrotny Malstrom i Fle... Śmieszne! Bardzo śmieszne! Znaczy, jedyna zaleta tego zagrania jest taka, że on do niego nie gra idealnie pod manę, więc zagranie z Overloadem to jeszcze nie pod manę, jest takie dosyć, no, lekko bolące. No, fajne też kolejne zagranie w ogóle, tak swojego. Może bym dostał coś fajnego z tego Talnosa, co? To by było spoko. O, przepraszam, nie to, tylko Talnos... przepraszam, nie z Talnosa, tylko z... no. To jest... to jest dobre, to jest dalej wszystkim jeden. Ha! Okej. Okay. To jest dobre. Jeśli on nie dostanie tylko... Znaczy, on poleci mi w twarz, jestem pewien. No bo ten trade, który on ma tutaj, nie jest dobry. Oprócz, nie wiem, zabijania tym healinga. Ale zabijanie healinga nie jest dużym myślę, że priorytetem, kiedy ja mam na stole postaci tylko z jednym życia. Więc to raczej jest zerowy priorytet. Dlatego spodziewam się, że on po prostu poleci w twarz. 7-9, to jest dużo troszeczkę.
I ja tak nie lubię, 12 obrażeń będę, znaczy 12 życia będę miał, więc no trochę, trochę nisko jesteśmy. Tak nie fajnie nisko. Aha, okej, nawet będzie błyskawicą. Wow. Wow, czy on się pogodził z tym, że on straci cały stół, tak? To piękne w sumie. Tak musi być piękne. Będziemy musieli zagrać tego, tą istotę z odpłani, bo ja się bardzo boję śmierci. Pac? Też dobierzemy kartę. Oczywiście zagrałem to, możemy dobrać kartę. No to nie jest na pewno ta karta, której szukałem. Myślę, że totem istoty z otchłani. Bo mimo, chociaż, czy on może mnie zabić czymś, co szarżuje? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że na pewno nie. Więc sądzę, że zagranie w ten sposób, o wiele bardziej agresywna gra w tak, jest lepsza. Bo, no, znaczy, okej, okay, no ginę w ten sposób od Leroya, ale i tak większość, znaczy to jest jedyna karta, a w ten sposób przygotowuje o wiele więcej obrażeń na stole i też, no jest taka zasada, że im dłużej bym, no jeszcze, czy jeśli zginę od czegoś takiego, to żebym zagrał, jeśli to jest odchłanie, nie miałoby znaczenia. No też wiecie, no, dostał tego, Roberta. Z drugiej jednak strony nie potrzebowałby tego, gdyby tam nie zmysplayował w którejś turze, więc gdybyśmy grali po prostu z dobrym graczem, to i tak byśmy przegrali. Więc nie ma myślę, że co płakać już nad tym, bo to, no, tak się czasami dzieje z szamanem. Ja nie dostałem dobrego early game'u i to trzeba przyznać. Może byłem bardzo greedy, odrzucając tą rynkę, w której były jakieś dropy za jeden, był jakiś tam early game, co prawda responsywny dosyć. To jest trzeci szaman z rzędu i ja, że tak powiem, nie mogę jeszcze. Dlaczego? Pomniejsz bukanier jest fajnym rozpoczęciem, jakbyśmy dostali jakąś broń. Bezstworzowy pomniejsz też jest fajnym rozpoczęciem, bo szamani mają heksa, więc nie, żartowałem. Nie, no w sensie bezstworzowy pomniejsz jest dobry na przykład przeciwko takim klasom jak druid, który ma jedna jego odpowiedź na bezstworzowego pomniejsza to jest mulch, a mulcha naprawdę się gra rzadko, tak mi się zdaje. I to jeśli się gra, to jednego góra w całym deku, więc no granie wokół jednej karty z deku to jest taki dobry pomysł. Rozumiem, tak. Myślę, że nie ma sensu kombinować drogę zupełnie. Możemy zagrać tura w przyszłej turze, nie wiem, z Rawszokiem na jego bukanierze? Na jego trogu? Ale strony jest bardzo słaby. Oj, to musimy na pewno zabić. Na 100% to musi zginąć. Zbieram sobie drogę spokojnie. Ja bym kombinował. Totem? Czy nie? Bo w przyszłej turze na pewno gramy Dzikiego Ducha, w następnej nie zagramy i tak nefrytowej błyskawicy. Nie. A, nie, tak, nie. No tak, strębiemy. Znaczy nie wiem, czy jest jakiś totem, który mi... Nie. Tak, to muszę zabić, bo po prostu no, jeśli on dostanie ten buff tego bukaniera, gdzie to jest ładnie pokazane? Bukaniera. To, no i dostanie, wiecie, nie wiem, na dzień dobry te Spirit's Claw z statystykami 2-3. Ja dziękuję bardzo, nie chcę grać dalej. Okej. Okay. No bardzo ładnie możemy zagrać sobie tak. Na pewno zabijamy eteryczny totem. Gdyby to był jakikolwiek inny, gdyby był Searing, Healing albo Taunt Totem, to myślę, że bym zostawił. Znaczy, Taunt Totem to i tak bym zabił, tak. Ale Searing, Healing to bym zostawił, myślę, że bez problemu. Chyba może bym tradeował, nawet mamy taką dominującą sytuację na stole, że nie ma sensu ryzykować tego, że o, może jest jakiś sposób, w jaki mój przeciwnik mógłby wrócić na stół. Nie dam mu nic, nie zostawi mu nic na stole, tym bardziej, że ten trade jest praktycznie za darmo, jeśli chodzi o statystyki. W sensie, tradujemy tutaj tylko i wyłącznie tempo, bo moglibyśmy po prostu zadać dwa obrażenia więcej na w twarz, ale tak to jest dobrze. Wydaje mi się, że tu będzie, no, jedyne, myślę, że słuszne zagranie, czyli istotę z otchłani plus pazury, plus trade, plus face. To jest najbardziej też, myślę, że dobre jest tutaj tempo zagranie, bo ekwipujemy porządną broń, do której mamy aktywator nawet, jeśli on zabija treczny dotem. Mamy bardzo solidny stół. I generalnie ta gra wygląda dobrze, jeśli na przeciwnik nie znajdzie jakiegoś naprawdę dobrego zagrania z jakimś super AoE. I to mówię naprawdę super. Ha, czyli gra mega wolno, bardzo dobrze. Wyciszymy, myślę, że to Aje. Potem jak zagramy jeszcze Drake'a, za jeden many poradzenie sobie z Ion, nie mógłbym marzyć o niczym więcej, ten mecz idzie dokładnie tak, jak mógł sobie najlepiej wyobrazić. Zagramy tak, zagramy tak, oddamy turę, nie ma sensu atakować tym twarz. Gdybyśmy przygotowali Litara na przyszłą turę, to spoko, ale mamy 9, 11 w przyszłej turze, zdalibyśmy 3 więcej, czyli on by był na 17, 11 plus 3 to jest, byśmy stopowali Litara w sumie, to nie policzyłem tego, mój błąd, powinniśmy byli atakować ten dobrą w twarz. Ale to jest myślę, że małej skali misplay. Zacznę się. Co to jest? O, niedobrze. Bardzo niedobrze. To jest za każdym razem, gdy. Przepraszam. Gdy ten stronnik zada obrażenia, więc możemy spokojnie zrobić tak. Tak. Możemy zrobić tak. Mamy
tutaj się nie będzie dala? Nie, nie mamy niestety. Okej, możemy zrobić tak. Tak. A przygotowalibyśmy. A widzicie, zabilibyśmy go, gdyby nie ten. A nie, byłbym jeden off. Byłbym jeden off. A? Chciałem wszystko jest przekalkulowane tutaj pan. Bo mógłbym powiedzieć, on by mógł być 3 obrażenia niżej. Znaczy 3 życia niżej dokładnie. No nie, no w sensie on nie może stąd wrócić. No nie, jeśli nie ma jakichś żywiołów tych, to nie. Szuka jeszcze czegoś monstromu, może będziemy trochę drugi monstrum, no tak, wygrana bardzo szybko. Ja nie chcę mówić tego takiego pięknego zdania, że mecze szamanów trwają 5 minut, ale graliśmy 3 mecze szaman kontra szaman i jesteśmy... No cóż, no w sensie te mecze leżą bardzo szybko, ponieważ szaman ma dobry sposób na powrót na stół w early game'ie, ale w momencie, kiedy już na stole są postacie z 3 życia, nawet 2, znaczy 2 to jeszcze może tam coś zrobić, ale z 3 to już jest takie ha, 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 ha. Bez podwójnego spell poweru i malstromu, albo jakichś 2 malstromów i jeszcze spell poweru, to niestety tutaj... Wow! Wow! Jaka ta meta jest naprawdę fajna, w sensie ja wziąłem tego szamana, ponieważ po prostu już nie chciałem grać tym... Rinolokiem, bo no po prostu grałem nim cały poprzedni sezon. Pół poprzedniego sezonu. Ale myślałem, że mimo wszystko będzie coś więcej oprócz szamanów i jeszcze raz szamanów. Wow. To jest bardzo fajne zaczęcie. Pokazuje nam, co my robimy, gdy nie dostajemy overloadu, a gdy nadal nasz early game jest po prostu niesamowicie dobry. Nie graj troga. Dziękuję. Koniujemy tego kolegę? Myślę, że nie ma sensu. Możemy go spokojnie zagrać w przyszłej turze za darmo. Nie ma co się tutaj tak atakować. Tym bardziej, żebyśmy budali o wiele ładniejszy Malstrom, który widzieliśmy, że w poprzedniej turze nasz przeciwnik zagrał. Okej, no, nie ma problemu. Strenujemy, fejsujemy. I okej. Tak. To nie ma oczywiście znaczenia kolejność, jakiej zaatakujemy tą bronią, no bo zostają nam charge. Czasami jest bardzo ważne, kiedy macie ten ostatni charge, żeby jednak no, najpierw zaatakować majtkiem, wiadomo, jak go dopiero wyrzuciliście. To jest, wiem, że oczywiste, bo to jest dokładnie napisane na tej karcie, ale łatwo jest to po prostu przeoczyć. Nie masz tylko coś z jednym życia? Wow! Dostałeś troga! Ha! Śmieszne. Bardzo. Daj mi spell power. Ja mam sobie troga, nie trudno. Nie powinienem grać troga. Czy powinienem? Znaczy powinienem, nie powinienem, bo w ten sposób chroni mój healing, bo on streduje tak. Jeśli stop dekuje... Śmieszne. Śmieszna jest ta gra, taka fajna. Dostałeś troga z monstrum. Nie, spoko. Bardzo chciałem zagrać tego nefratowego pomieńca, ale to jest po prostu o wiele lepsze zagranie, więc zrobimy tak. No bo jak zagram pomieńca, to co? On zaatakuje wszystkich w pomieńca i wyrzuci drop za 3, nadal jest do przodu. A tak osiągam praktycznie to samo, w sensie pomieńca po prostu zagram w przyszłej turze. Jeszcze skojnuję ten totem i będzie ok. I mogę też w ten sposób zwiększą sobie szansę na dostanie spell powera. A za którymś razem powinienem dostać spell power, no bo jednak mam nadzieję, że ta gra jest fair. Ta gra nie jest fair, wszystko jest świetnie, no fantastycznie. Ja nie wiem, czy znowu bym nie grał dokładnie tak samo. Nie, no tutaj już bym zagrał bez fałszywego pomienia. Nie, no nie. No nie, jak nie zagrałem w poprzedniej turze, też nie powinienem go grać teraz, więc zagrałem tak. Mam 2 życia, więc jak ktoś się streamuje tutaj, to będę mógł to robić z broni. Zagramy w końcu naszego bez fałszywego pomienia i będziemy, no... Znaczy, może w ogóle dojdę do tury, w której zagram te dwie postaci naraz. Wow, on zagrał tylko totem? What? Znaczy, też jest problem, że jak zagram bez fałszywego pomienia, to nawet... znaczy, po pierwsze, on miał ładny trade z samego stołu. Znaczy, ładny, no okej, trade z samego stołu. A po drugie, mógłbym po prostu hexować. I to, że nie gra nic, mając 5 kart w ręce, mówi mi tylko jedno, że on ma właśnie tego hexa w łapie i trzyma go bardzo, bardzo mocno. Zagramy najpierw z Hyper. Ta gra jest bardzo i streliłem, przepraszam, tutaj. Znaczy, no nie, to bez przesady, no. Czasami się tak zdarza, po prostu, że czasami dostajemy w jednej grze 3 razy spell power rzędu, czasami nie dostajemy. Tego się działa RNG, więc to nie ma co... Tobie! Co? Wiem, a co? No dobrze. Nie możemy się dostać do tego brana, a nie chciałbym heksować, chociaż z dwoma heksami w ręce, to co ja tam będę narzekał. Dobra, daj mi spell power. No, spell power byś mi w końcu dał i byłby porządek, co? Że jak nie dostanę spell power, to będzie przypał. No, straszny przypał będzie, więc muszę over-ekwipować tą broń. A nie, mogę dostać, mogę nie dostać w sumie. Nie, bo brany tak będzie heksowany. Dobra, spell power.
Tak. No jest problem duży, ponieważ to nie jest taki szaman, którego się spodziewałem, więc cofam troszeczkę mój micro rage z tym, że ciągle są szamani, ponieważ to jednak nie jest szaman, czyli to jest Jade Szaman, to jest troszeczkę co innego. Bardzo mi miło, że on ma trade na moim 7-7 i to bez Hexa. To jest tak niemiłe, jak to może być, a cóż, poradzimy. To jest też bardzo, bardzo problematyczna postać za tym tauntem. No nie wiem, czy jesteśmy w stanie jeszcze wygrać tę grę. Spróbujemy coś tutaj naprawdę magicznego zrobić. To jest bardzo dobry top deck i to bardzo ładnie zaczyna nasze czary. Poczarujmy jeszcze trochę, czyli tak. 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 Żeby było śmiesznie, to nasze golemy są prawie wielkości jego golemu, bo jego golem ostatnio był chyba 4-4, dobrze pamiętam? Czy nie? A nie, bo on nie zagrał, 3-3, no to zaraz wyprzedzimy go w golemach. Nie, raczej wątpię, żeby nam się udało wygrać ten mecz, bo on ma za dużo życia, za dużo kart w ręce, a ja nie mam bursta nawet, więc no niestety. Wydaje mi się, że... Nie, poczekamy, zobaczymy jeszcze jaki będzie ten przytomtek i nie ma co już tutaj szukać więcej, bo... No po prostu się nie uda. Będzie dostał bardzo ładnie coś tego brana z tym, o czym mógłbym jeszcze marzyć, prawda? Z tego momentu już się nie da wygrać, więc nie ma sensu też przedłużać. I to jest też bardzo ważne, ja to zawsze będę powtarzał, że w agrodekach jest bardzo fajny taka zasada, że znaczy to nie jest taki, znaczy mój deck jest w jakimś sensie agrodekiem, ale takim, znaczy w facedeckach, na pewno w facedeckach jest taka zasada, że po prostu wiemy, że od pewnego momentu się nie da tego wygrać, albo że nasz przeciwnik wie, że już od pewnego momentu nie może tego wygrać i po prostu jedna z osób się poddaje teoretycznie przed końcem gry, więc zawsze ten czas, który byśmy spędzili na kilku turach jeszcze dobijania jego albo ginięcia, może po prostu oszczędzić sobie i pójść do następnej gry, aby po prostu nasz win rate, mimo że niski, miał bardzo dobre wyniki. Moi drodzy, to jest ten szaman, który jest dosłownie niezmieniony. Ja bardzo chętnie bym coś w nim zmienił, ale mi się bardzo, bardzo miło nim gra. Podoba mi się też to, że jest to taka w jakimś sensie hybryda, że to nie jest taki klasyczny face szaman, że to jest coś też... Na co, no nie powiedziałbym, że ja wpadłem, no bo trudno jest powiedzieć, że wpadłem na połączenie Torga Tunelarza z totemicznym golemem, wiadomo, ale na pewno to, co ja wpadłem, to jest Earthshock, który w ostatniej grze zrobił niesamowitą rzecz, bo wyciszył tę Aję i to za jeden many poradziliśmy sobie z całą Ają i musieliśmy tam dobić tylko tego golema, którego ona przyzwała, więc to było po prostu chore. Ale no, nie nastawiałem się aż na takie rzeczy. To jest bardzo też fajne przeciwko jakimś Pirate Warriorom. I miałem nadzieję, że wszystko będzie trochę więcej Pirate Warriorów. Zagraliśmy 4 mecze i wszystkie były z szamanem. Znaczy no 3 na 4 były z takim szamanem. Ten ostatni, no... Znaczy w sumie ten chyba drugi z rzędu, tak mi się zdaje, też był jakiś trochę dziwny, bo on grał jakieś przekształcenie czy coś takiego. No ale nadal. To jest bardzo niefajne, ponieważ szaman jest w zbyt dobrej pozycji według mnie teraz. I to jest nie w porządku, bo no, fajnie by było, gdyby był balans między klasami i wiele innych marzeń, które mógłbym mieć. Prawdopodobnie strzon ziemi powinien się zamienić na drugą błyskawicę, ale kim bym był, gdybym nie wstawił tutaj jakiegoś swojego własnego smaczku. No a póki co. Dziękuję wam bardzo serdecznie. I do zobaczenia!